Panie rektorze, chciałbym zapytać o kondycję Politechniki Szczecińskiej jako drugiej od niedawna pod względem wielkości uczelni w naszym środowisku. Mogłoby się wydawać, że po odejściu największego Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu do Uniwersytetu Politechnika znajdzie się w trudnej sytuacji. W pewnym sensie tak, bowiem związane z tym było odejście około 140 nauczycieli akademickich i prawie 30 profesorów i docentów. Niemniej, ze względu na to, iż od kilku lat liczyliśmy się z taką ewentualnością, nasze programy i plany działania ten element uwzględniały i zakładamy, że w ciągu 3 do 4 lat powinniśmy wrócić do stanu wyjściowego, jeśli chodzi o stan kadry samodzielnych pracowników nauki. Na pewno jest to zadanie z jednej strony bardzo trudne, ale jest niezbędne do realizacji zarówno działań dydaktycznych, jak i naukowych. Chwilowe osłabienie Politechniki będzie jednocześnie tym czynnikiem sprzyjającym, bowiem w ramach uczelni pozostały tylko i wyłącznie wydziały techniczne i to powinno raczej sprzyjać dalszemu rozwojowi naszej uczelni. O miejscu uczelni decydować powinny chyba przede wszystkim nie ilość studentów czy nawet pracowników naukowych, a dokonania naukowe, osiągnięcia, prace, które znalazły uznanie w świecie naukowym, znalazły zastosowanie w praktyce. Tak, o randze uczelni decyduje szereg czynników, ale przede wszystkim decydują wykonywane prace naukowe, ich poziom i przede wszystkim zasięg. Jeśli prace są o zasięgu międzynarodowym, tym bardziej są one cenione i uznawane. Z prac, które realizujemy i będziemy w najbliższym 5-leciu realizować, można tu wymieniać wiele. Pozwoli Pan, że wymienię tylko te, które są może najbliższe z tego względu, że jestem pracownikiem Wydziału Mechanicznego i tak w zakresie specjalności technologia maszyn prowadzone są prace związane z projektowaniem, automatyzacją i optymalizacją procesów technologicznych. Prowadzone są prace związane z metrologią technologiczną. Prowadzone są prace stosowania metod komputerowych w pracach technologicznych. Wymieniłem tylko niektóre prace, które będą kontynuowane na Wydziale Mechanicznym, nie mówiąc o pozostałych wydziałach, które również realizują liczące się prace, na przykład w Instytucie Okrętowym, bardzo liczące się są efekty uzyskiwane przez Zakład Technicznego Zabezpieczenia Okrętu, którym kieruje pan profesor Kukuła. Prace te znane są w kraju i w świecie, a placówka ta właściwie jest jedyną placówką tego typu w kraju. Badania naukowe, które znajdują zastosowanie w przemyśle, są jednym ze źródeł finansowania działalności uczelni w ogóle. Sądzę, że rozwijanie takich właśnie badań przyczynia się do poprawy sytuacji finansowej uczelni. Z jednej strony uczelnia finansowana jest w ramach budżetu z tytułu prowadzonej działalności dydaktyczno-wychowawczej, przy czym dużą rolę odgrywa finansowanie wynikające z badań odpłatnych realizowanych na rzecz przemysłu. Tego typu prace będą stwarzały możliwości dodatkowego finansowania, w szczególności odnośnie zakupu nowej aparatury, bowiem to finansowanie z budżetu, które w tej chwili ma miejsce, jest po prostu niewystarczające
nawet na odtworzenie tej aparatury i urządzeń, które uczelnia posiada. W tej chwili można skromnie powiedzieć, że potrzeby przewyższają znacznie możliwości budżetowe, jak również i możliwości, jakie uzyskujemy z tytułu prowadzonych prac odpłatnych. Niemniej optymistycznie na te rzeczy trzeba spojrzeć, bowiem porównując chociażby stan sprzed 2-3 lat, trzeba stwierdzić, że uczelnia znalazła się w tej chwili w nieco korzystniejszej sytuacji. Bilansowanie wpływów i wydatków uczelni to jeden z elementów zarządzania uczelnią, a pan rektor od października jest jednoosobowo odpowiedzialny za wszystko, co w uczelni się dzieje. Stało się tak wraz z wprowadzeniem zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym. Jak funkcjonuje ta ustawa w Politechnice Szczecińskiej? Jakie zmiany bezpośrednio nastąpiły w naszej uczelni? Proszę pana, przede wszystkim zanim powiem kilka słów na temat znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym, chciałbym podkreślić, że co najmniej rok poprzedzały dyskusje, w których również brała udział Politechnika Szczecińska, senat naszej uczelni, uwzględniając sytuację na uczelni w Szczecinie, wyszedł z założenia, że nie widzieliśmy konieczności nowelizowania tej ustawy. Oczywiście nasze spojrzenie było wąskie i wynikało z naszych uwarunkowań naszej szkole. Niemniej po wprowadzeniu znowelizowanej ustawy przyjęliśmy te zmiany ze zrozumieniem, wychodząc z założenia, że w wielu sprawach decydują ludzie, ich podejście i chęć wykonania określonych prac i działań. Ustawa może w pewnych przypadkach może utrudniać, ułatwiać, ale patrząc ogólnie na tę ustawę, tego nie widzę. Może są pewne problemy kontrowersyjne dotyczące na przykład sposobu powoływania samorządów studenckich. Są sprawy związane z wyborem władz uczelni i wydziałów. Są sprawy związane ze składem organów kolegialnych i to, co pan na początku powiedział, jednoosobowa odpowiedzialność rektora. Pozwoli pan, że na przykładzie samorządów pokażę, że wszystko zależy od ludzi. W ramach ustawy z 1982 roku z trudnością w pewnym okresie czasu były powoływane samorządy, bowiem jak zawsze coś, co jest nowe, stwarza określone sytuacje. Kierownictwo uczelni z dużym zrozumieniem podchodziło do wszystkich spraw samorządów wydziałowych, a wyrazem tego był fakt, że wiele samorządów, mimo że nie spełniało wszystkich wymogów formalnych, działało za naszą akceptacją. Stąd patrząc na zapisy w nowej ustawie znowelizowanej odnośnie samorządów, widzimy w dalszym ciągu możliwość działania nie tylko samorządów, ale również i organizacji młodzieżowych, bowiem zawsze celem nadrzędnym naszej działalności było, aby sprzyjać działalności dydaktycznej i wychowawczej, w szczególności, żeby stworzyć dogodne warunki rozwoju osobowości studenta. I wspieraliśmy wszystkie działania zarówno samorządów, jak i organizacji młodzieżowych i będziemy to czynili w dalszym ciągu, bowiem ustawa z 1982 roku, jak i znowelizowana ustawa, takie możliwości dają. Nowa wersja ustawy dała ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego możliwość ingerencji personalnych we władzach poszczególnych szkół. W Politechnice Szczecińskiej, o ile wiem, nie było żadnych tego typu ingerencji, prawda? Tak jest. W Politechnice Szczecińskiej nie zaszły żadne zmiany ani w kierownictwie uczelni, ani też w kierownictwach wydziałów czy instytutów.
Jest to, sądzę, wyrazem uznania prawidłowych działań kierownic w poszczególnych jednostkach naszej uczelni. Zresztą to, co już wcześniej powiedziałem, że ustawa przed nowelizacją, po nowelizacji w zasadzie dużo w naszych warunkach nie zmienia i sądzę, że efekty przede wszystkim będą zależały od nas samych, od tego, jaką działalność w zakresie badań naukowych będziemy podejmowali i jak będziemy realizowali proces dydaktyczno-wychowawczy. Jedną ze zmian wprowadzonych przez nową wersję ustawy o szkolnictwie wyższym jest powołanie społecznych rad szkół. Wiem, że niedawno Wojewódzka Rada Narodowa w Szczecinie taką radę także i dla Politechniki Szczecińskiej powołała. Jej członkowie otrzymali nominację. Tak, niedawno odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej Politechniki Szczecińskiej, przy czym nie jest to rada powołana po raz pierwszy, bowiem przed wielu laty takie rady społeczne działały, z tym, że w tej chwili założenia i regulamin tych rad społecznych nakładają określone obowiązki zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Mianowicie rady społeczne będą spełniały rolę z jednej strony kontroli społecznej i oceny funkcjonowania szkoły, uwzględniając potrzeby społeczno-gospodarcze regionu i kraju w różnych aspektach, w zakresie kształcenia kadry, w zakresie prowadzenia badań naukowych, jak również rady społeczne szkoły będą podejmowały, przynajmniej w moim pojęciu, działania mające na celu zorganizowanie pomocy dla szkoły, jeżeli taka pomoc będzie niezbędna, w szczególności w zakresie rozwoju bazy materialnej oraz w celu inspirowania współudziału w budowie obiektów czy wyposażeniu laboratoriów naszej szkoły. Rok 1986 jest rokiem, kiedy Politechnika Szczecińska będzie obchodzić swoje 40-lecie. Formalnie 40-lecie będziemy obchodzili 1 grudnia 1986 roku i na ten dzień przewidziane są główne uroczystości, bowiem Szkoła Inżynierska powołana została z dniem 1 grudnia 1946 roku. Natomiast imprezy związane z 40-leciem działalności Politechniki będą realizowane przez cały czas trwania roku 86. Przygotowany jest już program, który uwzględnia imprezy organizowane przez wszystkie wydziały, jak również przez studentów i organizacje młodzieżowe. Dla przykładu podam, że w tym roku będziemy organizatorami Międzynarodowej Sesji Studenckich Kół Naukowych pod hasłem Szczecin 1986 rok. A więc można powiedzieć, że w jakimś sensie koła naukowe zainaugurują obchody 40-lecia. Poza tym wszystkie wydziały, oczywiście w różnych okresach, będą organizowały zjazdy absolwentów i związane z tym będą konferencje naukowe, na których między innymi poszczególne wydziały będą prezentowały swój 40-letni dorobek naukowy i dorobek
dydaktyczno-wychowawcze. Mówiąc o tym ostatnim, trzeba wyraźnie stwierdzić, że w pierwszych latach działalności naszej szkoły przede wszystkim ta działalność przeważała. Natomiast działalność naukowa rozwijała się z upływem czasu i z upływem uzupełniania i poprawiania stanu kadrowego. Mamy swój wkład w rozwój ziemi szczecińskiej i Pomorza Zachodniego. Można to zilustrować danymi liczbowymi. W minionym 40-leciu mury wszystkich uczelni Szczecina opuściło około 49 tysięcy absolwentów, z tego około 24 tysiące absolwentów to absolwenci Politechniki Szczecińskiej, a więc prawie połowa. Sądzę, że Politechnika Szczecińska nie odda łatwo tego pierwszego miejsca wśród uczelni Szczecina pod względem dorobku i zasług dla swojego regionu. I życząc tego, chciałbym panu rektorowi pięknie podziękować za naszą dzisiejszą rozmowę. Podzielam pogląd, bowiem te osiągnięcia zarówno w zakresie kształcenia kadry, jak i uzyskanych wyników badań naukowych w minionym 40-leciu są tak duże, że w najbliższych latach pozostałe uczelnie, Uniwersytet Szczeciński, który jest w tej chwili większy od Politechniki Szczecińskiej, będą w pewnym sensie Politechnikę doganiały. Natomiast ocena z perspektywy dłuższego okresu czasu może będzie wyglądała inaczej, ale sądzę, że uwzględniając stan istniejący uczelni i przygotowane programy, które są w miarę zgodnie z założeniami realizowane, raczej pozwalają patrzeć na sprawę optymistycznie, w tym sensie, że Politechnika przez wiele najbliższych lat w tym względzie będzie uczelnią liczącą się w ośrodku szczecińskim.